A drodzy Państwo, skoro Kronika Paryska, to jest oczywiście z nami redaktor Piotr Wity. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa. Z lękiem otwieram radio. Boję się spojrzeć na telewizję. Od wielu dni osaczają nas ze wszystkich stron same wiadomości przygnębiające. Codzienne statystyki zabitych i rannych. Informacje o arsenałach broni, dronach, lotniskowcach, rakietach. Gdyby nie obowiązek publicysty, byłbym chyba jak ci Francuzi latem 1939 roku, którzy wydzierali z gazet stronicę mówiące o wojnie. Nie chcieli umierać za Gdańsk, nie chcieli słuchać o przykrych sprawach. Dzisiaj we Francji, stąd nie stąd, dowiadujemy się jeszcze innych rzeczy szokujących. Michel Onfray, komentując podróż Emmanuela Macrona na Bliski Wschód, machnął ręką. To jest bez znaczenia, powiedział filozof. Macron nikogo nie reprezentuje. Francja nie jest już państwem suwerennym, odkąd przekazała władzę Brukseli. Jednocześnie w Senacie Francji postrzegli, że wszystkie dowody osobiste francuskie i inne paszporty są nieważne. W dokumentach figuruje płeć osoby, czego zabrania dekret europejski nakazujący administracji używanie języka inkluzywnego. Język inkluzywny to jest taki, który w imię zasad gender nie uwzględnia rodzajów męskiego i żeńskiego. Ale to najważniejsze, w sercach wszystkich, którzy ją pamiętają, ostatnie wydarzenia zrodziły obawę nowej zimnej wojny. Znowu świat podzielony na bloki, wrogie zwalczające się nawzajem, obóz zła wyciągający zbrojne ramię po zdobycie terytorialne i obóz dobra, który stara się mu przeszkodzić w imię poszanowania szlachetnych zasad demokracji i praw ludzkich. Znowu zbrojenia w jednym i w drugim obozie, cały wysiłek gospodarczy, cały trud narodu zaprzepaszczony na produkcję broni, a jeżeli to nie wystarcza, na masowe zakupy broni kosztem zdobytego z trudem dobrobytu i ciągły strach, bo jeżeli nie będziemy mieli broni pod dostatkiem, to tamci rzucą atomówkę. Teatr wojny, jak mówią generałowie, rozgradzała w środku Europy kurtyna, żelazna kurtyna, na część dobrą na zachodzie i złą na wschodzie. Widownia, to znaczy społeczeństwa zachodnie, wiedziały mniej więcej, co dzieje się na proscenniu, w demoludach. Ale o tym, jak naprawdę wyglądają Sowiety, nie wiedział nikt. Ludność prowincji rosyjskiej nie wiedziała, jak żyje sąsiedni kołchoz. Przejazd z jednej wsi do drugiej wymagał zezwolenia policji, korespondentów zachodnich nie było. Nieliczni agenci wolnego świata byli wyłapywani z łatwością. Dopiero po latach dowiedzieliśmy się, że spiedzy radzieccy kierujący brytyjskim wywiadem Tim Philby, Anthony Blunt, posyłając swoich ludzi do Rosji, zawiadomiali jednocześnie NKWD, podając adresy, hasła i fałszywe nazwiska agentów. Nic stamtąd nie przenikało. Naród bał się Rosji, ponieważ Rosja była nieznana. Z pewnością jest wiele podobieństw do tamtej sytuacji. Ale różnice są zasadnicze. Jeżeli Francja, Niemcy, Wielka Brytania ociągały się tak długo z pomocą wojskową dla Ukrainy, to między innymi dlatego, że strach tych mocarstw przed rosyjskim niedźwiedziem jest dzisiaj znacznie mniejszy niż był wówczas. Są potężne gospodarczo, tak jak wtedy były wyniszczone przez wojnę. Dysponują bronią atomową, której wówczas nie miały, ale przede wszystkim sytuacja Rosji jest dobrze znana. Dlatego między innymi nowa zimna wojna nie jest możliwa. Są w Rosji korespondenci i są statystyki. Tyle, że część to najmniej straszliwych wiadomości przygnębiających, podawanych przez agencję, jest podejrzana albo po prostu fałszywa. Oto przykład jeden z wielu. Liczba rosyjskich strat na Ukrainie otoczona jest w Rosji tajemnicą wojskową, ale wywiady zachodnie co nieco wiedzą i publikują dane, które powtarza za nimi prasa francuska. Po 7 miesiącach od rozpoczęcia inwazji rosyjski minister obrony przyznał się do 5937 zabitych żołnierzy oraz nieznanej liczby rannych, z których 90%, jak zapewniał, powróciło na front. Ale jak można mu wierzyć, jeżeli miesiąc później inny minister pracy, stwierdził przed Senatem, że 54% rannych żołnierzy było amputowanych? Po dalszych 6 miesiącach w marcu amerykański Center for Strategic International Studies
oceniał, że konflikt po stronie rosyjskiej armii regularnej grupy Wagnera łącznie spowodował śmierć 60-70 tysięcy ludzi oraz 250 tysięcy ofiar, wliczając rannych, więźniów i zaginionych. Rosyjski dziennik niezależny Nowaja Gazeta podawał wówczas, że władze nie przekazują rodzinom żołnierzy zaginionych żadnych informacji, zmuszając je do poszukiwań po szpitalach i kostnicach. 13 kwietnia nota wywiadu rosyjskiego opublikowana przez Pentagon obliczała straty armii Putina na ponad 110 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych. Anglicy ze swej strony stawiali na 200 tysięcy zabitych, z których znaczna część miała zginąć na skutek nadużycia alkoholu. Niektórzy komentatorzy odnoszą się sceptycznie do liczb publikowanych w Wolnym Świecie. Podejrzewają Zachód o wyolbrzymianie rosyjskich strat celem siania defetyzmu w szeregach armii Putina, a także po to, aby dodać ducha Ukraińcom. Znacznie bardziej wiarygodne są statystyki rosyjskie, chociaż nie te dotyczące bezpośrednio wojny. Jeszcze za czasów Breżniewa pani Helena Karer-Dankos wydedukowała rychły upadek Imperium Sowieckiego, analizując statystyki demograficzne niemożliwe do sfałszowania. Otóż całkiem niedawno, poddając drobiazgowej analizie budżet przeznaczony na odszkodowania dla rodzin zabitych i rannych, wywiad próbował sporządzić nowy bilans. Metoda wymagająca uwzględnienia czynników dodatkowych, bowiem władze ciągają się często z wydaniem rodzinie ciała albo poinformowaniem o hospitalizacji. Odnośna kwota, ta kwota na odszkodowania przewidziana w budżecie wynosi 163 miliony euro, a więc dwa razy więcej niż w 2022 roku, co odpowiada odszkodowaniu dla 102 tysięcy rodzin. Nieco mniej niż podają źródła anglosaskie, ale wielokrotnie więcej niż przyznają Rosjanie. Tyle suche cyfry. Ale jak obliczyć i w jakiej walucie cierpienia rodzin zniszczone życie setek tysięcy? Tamtą zimną wojnę usprawiedliwiała fałszywa ideologia walki z kapitalizmem o szczęście ludzkości w komunizmie. Ale czym dzisiaj usprawiedliwić operację specjalną denazyfikacji Ukrainy, jak nazywał inwazję Putin? Nie ma sensu, nie zrozumiała ogromna większość żołnierzy armii rosyjskiej powód mnożących się dezercji.